Bardzo słabo zaprezentowali się w kolejnym meczu kontrolnym piłkarze Energii Kozienice. W sobotę nasz zespół przegrał u siebie z Pilicą Białobrzegi aż 1-7. Oba zespoły grają w tej samej lidze, ale na boisku nie było tego widać. Kozieniczanie oddali rywalom środek pola, gdzie w pierwszej połowie bardzo dużo swobody miał Bartosz Zawadzki. Słabo piłkarze Energii wyglądali także przy stałych fragmentach gry, po których stracili 3 bramki. O grze do przodu też ciężko powiedzieć coś dobrego, bo przed przerwą gospodarze praktycznie nie zagrozili bramce Pilicy. Wyjściowy skład Energii nieznacznie różnił się od tego, którym nasz zespół rozpoczął poprzedni mecz. Zabrakło Pawła Różańskiego, Patryka Kendry, Michała Lamenta i Piotra Czerwińskiego. Dwaj ostatni z różnych przyczyn byli tego dnia nieobecni. Do składu wrócili natomiast Dominik Sekuła, który zastąpił na środku obrony Lamenta, oraz Marcel Grot, który wraz z Andrzejem Kalinką zagrał w środku pomocy. Pierwszą jedenastkę uzupełnili Mateusz Baranowski, Łukasz Szary, Mateusz Pietrzyk, Michał Wasilewski, Bartosz Bogacz, Marcin Fusiek, Eugeniusz Kołdziejczyk i Daniel Ciupiński. Zespół prowadzony przez Bolesława Strzemińskiego strzelanie rozpoczął w 23 minucie. Pierwszego gola zdobył Michał Kucharczyk. Najlepszy strzelec Pilicy zaledwie 4 minuty później podwyższył na 2-0. Przed przerwą Białobrzeżanie jeszcze 2 razy pokonali bramkarza Energii. W 39 minucie Marcin Rawski wykorzystał rzut karny, podyktowany za zagranie ręką przez Andrzeja Kalinkę. A gola do szatni uderzeniem głową zdobył Rafał Białecki. Po przerwie obaj szkoleniowcy wymienili niemal całe jedenastki. W Energii na boisku zameldowali się Paweł Różański, Maciej Karaś, Adam Ośka, Patryk Kendra, Jakub Wolszczak, Dawid Baran, Rafał Konopka, Krzysztof Walisiewicz, Przemysław Stępiński, Hubert Strzelczyk oraz testowany przez trenera Seremaka zawodnik z Ukrainy. Obraz gry się jednak nie zmienił. Dość szybko przypomniał o sobie były zawodnik Energii Damian Stanisławski, który wszedł na boisko po przerwie. On był autorem 2 kolejnych bramek dla Pilicy, a w 80 minucie po raz trzeci do siatki trafił Kucharczyk. Gospodarzy stać było tylko na jednego gola. Wynik meczu ustalił w końcówce Hubert Strzelczyk. Choć był to tylko sparing, wynik 1-7 chluby nie przynosi. Aż tylu bramek nasz zespół nie stracił od dobrych kilku lat.